Sołtysi z gminy Dywity świętują. 12 marca przybyli na zaproszenie wójta Jacka Szydło na Gminny Dzień Sołtysa. Uroczyste spotkanie miało miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i jak co roku było dobrą okazją do złożenia życzeń i podziękowań za pracę na rzecz lokalnych społeczności. Ja już jestem 9 lat sołtysem. Współpracuje mi się z moimi mieszkańcami bardzo dobrze. Wszystkie zadania, jakie sobie wystawiamy, to są zadania przemyślane, planujemy je wspólnie. To nie jest to, że pani sołtys ma wizję i sobie tą wizję swoją realizuje. Sołtysom obowiązków nie brak. Zwołują zebrania wiejskie, zbierają podatki i szukają finansowania najlepszych pomysłów. Napisaliśmy projekt, gdzie uzyskaliśmy dotację w wysokości prawie 400 tysięcy złotych i zrobiliśmy świetlicę Centrum Aktywności Wiejskiej, czyli wyposażyliśmy sprzęty audiowizualne, bilard, siłownię. Mają się mieszkańcy gdzie spotkać. Sołtysi muszą być obrotni, znać się na przepisach, wzbudzać zaufanie, ale też odważnie walczyć o mieszkańców swoich wsi. Przede wszystkim integracja mieszkańców. Uważam, że to jest taki podstawowy obowiązek Sołtysza, żeby tych mieszkańców ze sobą zgrać, żeby mogli współpracować. No i oczywiście przede wszystkim utrzymanie porządku, pozyskiwanie środków. Sołtysi mają sporo zadań i cenimy niesłychanie ich rolę. Te zadania są bardzo, bardzo różne, a trzeba powiedzieć, że przybywa ich z każdym rokiem. Do rządzenia wsią potrzebna jest nie tylko twarda ręka, ale przede wszystkim wielkie i otwarte na problemy mieszkańców serce. Drzwi do mojego domu są otwarte, mieszkańcy do mnie dzwonią nawet o godzinie 22. Funkcja sołtysa jest taka, że nas powinien tak realizować i spełniać potrzeby mieszkańców. Tak jak Dywity i Dągi. Dywity to jest bardzo duża miejscowość, przybywają nam nowe osiedla. Jest to sypialnia Olsztyna tak naprawdę. No i ja słucham mieszkańców i staram się, żeby żyło im się jak najlepiej. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu sołtysami byli wyłącznie mężczyźni. Teraz prym na wsi coraz częściej wiodą kobiety. W gminie Dywity jest 20 sołtysów. Połowa z nich to panie. Z racji swojej takiej delikatności jako kobieta, więc może dotrzeć do większej rzeszy mieszkańców, czy też taką swoją wrażliwością, kobiecością, no nie wiem, zadbać bardziej o takie potrzeby, już takie typowe dla mieszkańców. Powinna być wytrwała, konsekwentna, widzieć wizję rozwoju swojej miejscowości przede wszystkim. Wójt gminy Dywity Jacek Szydło z sołtysów jest zadowolony i twierdzi, że bez nich zachowanie porządku byłoby sprawą niezwykle trudną. Sołtys jest tak na pierwszej linii między mieszkańcami a gminą. Musi potrafić wysłuchać swoich mieszkańców. To jest dosyć trudne, bo na ogół wszyscy z różnymi sprawami najpierw trafiają do sołtysa, a później albo sołtys do urzędu, albo bezpośrednio mieszkańcy ze swoimi problemami do gminy. Wójt osobiście podziękował wszystkim sołtysom oraz wręczył upominki w postaci polarów z nadrukowanym logo gminy i napisem Sołtys. Podczas uroczystości nie zabrakło okolicznościowego tortu. W części artystycznej z koncertem akordeonowym wystąpił utalentowany uczeń Szkoły Podstawowej w Sprędcowie i Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach Julian Wilk.